moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. Właśnie zaczynamy sobie dzisiaj troszkę później, bo mam na dzisiejszy odcinek pewne plany. Co ty się tak nie najadłaś? Gruba będziesz. Czy będziesz tyle jeść? Mam dzisiaj pewne plany, więc... postanowiłam zacząć troszkę później odcinek, nie od samego rana. Ty się najadłaś? Prawie. Coś tak, wszyscy mi się nie najadają. No dobrze, niech Anna zje i weźmiemy ją i musimy iść na górę do Jasmine, bo Jasmine jeszcze dzisiaj z nami jest. Oj, nie, no trudno, nie dojesz. Mówicie, trudno, żyje się dalej, obowiązki wzywają. Ponieważ Cyryl postanowił wyciągnąć dzisiaj wieczorem Damiana z domu, żeby się trochę rozerwali razem, dlatego idziemy do jakiegoś klubu troszkę się pobawić. O, nagrobek. Także mam nadzieję, że wszystko mi się powiedzie tak, jakbym chciała. Pokażcie się, kochana. Jesteś głodna. Oni mają z tym problem ewidentny. Nie wiem, o co jej chodzi. Boże, jaki to jest syf. Karm butelką i wiecie co? Ja postanowiłam, że będziemy mieli pokojówkę. Nie lokaja, ale pokojówkę, bo jednak Anna jest bardziej od zajmowania się dziećmi i ogarniania takich spraw niż... niż sprzątaczką, więc nie będziemy tutaj jej aż tak męczyć. Ty, bo gdzie mam telefon? Chyba w kuchni był. Był, ale pewnie już nie ma. Przy remoncie zapewne go zdjęłam stąd. Może w salonie? Niekoniecznie. Te poszukiwania telefonu. To tylko na górze będzie. Bo Annie trzeba kupić telefon. Kurczę bele. O, znowu pieniądze. Jakby nam były jeszcze do czegoś potrzebne. Dało się jeść? A, no to są, dobra. Zmień pieluchy. I proszę cię, weź się burz do końca. Bo wiecie... straciłam wątek. Bo Anna nie ogarnia tego wielkiego domu, sprzątania i jeszcze dzieci do tego, bo dzieci są jeszcze malutkie. Może jak dzieci podrosną, wtedy... wiecie, będzie można zwolnić tą pokojówkę. Ale na razie niech już sobie będzie, bo... nie przesadzajmy. O, Damian przyprowadził kogoś z pracy. A któż to taki? Panna Carmen. Tak, a do miasta, moi drodzy. Zostań na noc? Pocałuj, Matko Boska. Damian, co ty robisz w tej pracy? Pogawę z nią na razie. Może jednak, wiecie, wykręcimy się ze spotkania z bratem i wyjdziemy gdzieś z Carmen. Co wy na to? Idziesz zadzwonić? No to idź, bo tutaj... Ojej, ty jesteś już taka zmęczona! A małe dzieci mają te... mają coś tam. A ty masz? Ty nic nie masz. Nic nie masz. To zamów tą pokojówkę. I wiesz co? Włóż do końca... Dianę. I się ogarnij, dobra? Bo ja tutaj muszę... do Damiana. A weź sobie jeszcze ten... A, to jeszcze... No dobra, to weź sobie jakieś resztki. Pokaż mi to. Wy już jesteście przyjaciółmi! Weź jakiś prośnym żartem zarzuć. Takie koleżanki ma Damian teraz w pracy, no no. To może więcej... zaproś... zaproś na zabawę. A z Cyrylem pójdziemy kiedy indziej, nie? Zrozumie chyba, nie? Że brat tutaj... Czemu mówisz jej, że nie lubisz Anny? To opiekunka twoich dzieci, ogarnij się! To wskakuj im, Carmen. Gdzie sobie możemy skoczyć? Tutaj coś jest ciekawego? Chodźcie na przedmieście, tam są jakieś kluby.
Tu jest... O, może tutaj potańczyć i wluzować się. Jedziemy. Ale fajnie w końcu Damian wychodzi z domu. Ale Carmen? No właśnie, dokąd się wybierasz? Wracaj tu. A ty se tam, co tam potrzebujesz? Carmen? Czy ktoś wie, gdzie ona zniknęła? A tu jest, dobra. Już się wystraszyłam, że mi gdzieś się chciało. Dobra, kochani, widzimy się na miejscu. Zaraz odwracam. Okej, kochani. Jesteśmy w naszym lokalu, który jest dosyć pusty. Ale cóż, właściwie to dopiero dojeżdżają do niego. W ogóle jak oni oficjalnie wyglądają. Czemu ta Carmen jest taka zwieszona? troszkę dziwne, ale okej, my się podziwiaj. Wiecie co, tak mi nie pasuje, żeby oni byli tak ubrani. Jest jakiś wieszak, żeby można było się przebrać, czekajcie. No bo bez przesady. Jak oni wyglądają. Zaraz znajdziemy im wieszaczek. Więcej... Garderoby. Zmień ubranie na codzienne ja. Zmień ubranie na codzienne Carmen. O! O! Zobaczcie, jaka laska od razu lepiej wygląda. Dobra. No i tak może być, spójrzcie tylko. Posklebiamy jej troszeczkę. Wiecie, Damian... Damian... Bardzo dawno z nikim nie był. On właściwie... Od samego początku... był tylko z Angeliką. Patrzcie, mają piorunka. No. To może jakiś zamów napój. Albo zamów sobie napój z butelki, wiesz, z takim twardzielem, będziesz pił z butelki. Sól. To woda, wy. Sygna pan, to wam zadzadziła. Freeza. Evelyn? Nie ma tu jaka randka przy barze, ona sobie zamówiła mieszany. A możesz coś robić? Możesz zabawę i wstydź czas. Flirtuj pierdolnie, to co? Ewo, ty no dobra. Tak, znosimy toast niewidzialnym. Ej, ja chciałam z butelki, to jest butelka? Ej, a dla mnie też zamówiłam napój. Halo? Pani Otylia, co to za jakieś zachowanie? Wiesz, kim ja jestem w tym mieście? Halo, o, ładna ona jest, nie? Zobaczcie. Tak właśnie, takie ładne simki się wprowadziły do miasta. Do Miłowa. Zupełnym przypadkiem oczywiście, moi drodzy, żeby nie było. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Ty, to przedtem nam po prostu Cassandra zwinęła drinka. Dobra, weź się jeszcze jakiś sprośny żart. Weź z nią troszkę, wiecie, poflirtuj. Weź ją oczaruj. A jeszcze możesz się jej przyjrzeć? Zaraz tu wszystko. Dawaj. Nie ma tu żadnego DJ-a, co tak drę twoje w ogóle. A dwa piorunki? Ej! Chyba DJ chyba jest z tamtej strony. Uuu, co to poszło? Zauroczenie, no! Dobra. Nie możecie razem tańczyć coś tym? Czekaj, bo jak tu podejdziesz? Z nią. Ona na tobą pójdzie, nie? Przynajmniej powinna. Chciałabym, żebyście... O, jest taniec. Klasyczny, wolny taniec. Dajecie. Co prawda muzyka nie ta, ale... Aha, nie. Damian stwierdził, że nie będzie tańczył, bo mu coś przeszkadza. Carmenko, dokąd idziesz? Stój. Nie odchodź mi. Gdzie idziesz do tych gulasów? Nie ma tak. Przyszłaś ze mną. Boże, Damian jak zwykle nie potrafi się o nic wyprosić ze spotkania. No, zapytaj. Zapytaj, czy
Czy się jej podobasz, tak wprost. I tak, on będzie sobie będą tak chodzić w kółko. Albo na jego toalety. Czemu ona jest taka zmarnowana życiem? Ta jej poza po prostu... Czekaj, i tak tam nie wejdziesz. Niech ona się załatwi, jak już musi. Tak, wiem. O, już wychodzi. Bitwa na poduszki? Spoko. Zapytaj. Podoba mi się? O, podobają mi się twoje mięśnie. Zapytaj. Jakie są twoje pragnienia? Co? No way. No way. Dawaj mi to. Pod toaletą, w kącie. Po prostu idealne miejsce. Takie tajemnicze zdjęcie od tyłu, żeby nie było widać. Wczepię wam na miniaturkę. No nie, no nie. Takie pożegnania, to chyba Deman lubi, ale nic, nigdzie, ja chciałam jeszcze... Ja jeszcze z tobą nie skończyłam. Deman dopiero się rozkręca, ty się nie zrażaj. Wracaj. No, no, no. Oho, odchodzisz. Nie tak to miało się skończyć, a w sumie jest 23, no ale jutro jest sobota, ty tu pracujesz? Deman ma wolne. O, może ona pracuje, nie wiadomo. Deman, zamów sobie coś jeszcze. To już wiemy, że Carmen czuje do niego miętę i że podobają jej się jego mięśnie. Tak właśnie. Sobie rozmawiasz z tą Baśką? Może zadzwonimy jeszcze do Carmen? Zaprosimy ją tym razem na randewu. Dajmy sobie walnie drinka, to ja myślę, że włączę. Pijackie. Pijacka odwaga, że tak powiem. Szybciej pij to, przecież która godzina? Oj, Damian, Damian. Ciekawe, czy się zgodzi, bo już pójdę na godzinę. Świetny pomysł, będę za kilka minut. Boże, myślałam, że coś mi tu śmierdzi, a mu się odbija światło. Ale... Nie no, wiecie, tak nas pożegnała, nie mogliśmy jej tak zostawić. Co to nie? Gdzie ona jest? Chciałaby z nami zjeść, flirtować i takie różne. To może na początek powitaj ją. Zobaczymy, jak się powitają. O, ona chce się w nic zakochać, jakie to jest słodkie. Chyba Damianowi też padło w oko. Zdecydowanie. O, ale jeszcze nie chcę takich odważnych piaszczot. No dobrze, ty ją oczaruj. Chciałaby z nami porozmawiać. I pograć jak zwykle, synie zawsze chcą coś pograć, to jest... Łaska, dobrze działają? Co to było? O-oh. Co im tutaj coś nie ten? Nie pyka. Bo oni jeszcze nie są nawet najlepszymi przyjaciółmi. O Jezu, Jezu. Ciężkie są początki. Damian nie ma doświadczenia, bo on zawsze tylko z Angeliką całe życie. Teraz proszę. O, już to śpiekło. Dobra. Już chyba jesteśmy na dobrej drodze. Drapienie po plecach. No dobrze. Jak sobie życzysz. Nie ma
klimatu jak pierwsza randka już nocowego, nie? Jak to Simsy, chociaż teraz w życiu jest podobnie. Zrobimy im randkę marzeń. Wyściskaj? Dasz się nam wyściskać? Okej. Co na to ma? Gramy. Jest. No. To znowu pobawcie się babki. Pocałuj ją romantycznie, pocałuj ją namiętnie. Pocałuj ją gorąco i weź ją jeszcze pomasuj. I co tu jeszcze możecie porobić fajnego, bo tak stoicie znowu na zewnątrz. Zjeść się nie da, bo nie ma kelnera, to nie wiem, może pójdziemy na kolację gdzieś. I mamy randkę marzeń, kochani. To co? Jedziemy na jakąś kolację jeszcze. Chociaż on nie jest głodny. Patrz, a nie, myślałam, że tu jest wampir, ale nie. To jest po prostu... A nie, to jest wampir. Dobra. Idziemy, jesteśmy na przedmieściu. Jedziemy gdzieś coś zjeść. No, chodźmy do tego. To widzimy się już na miejscu, kochani. Jesteśmy, kochani, jaka romantyczna muzyczka tutaj w ogóle. Gdzie tu jestem? Co usadę tutaj? Dobra. Chodź, co wy tam robicie? Co wy tam robicie? Niech nas usadzi, zjemy sobie coś, mimo że on nie jest taki głodny w sumie. No. Ale może ona jest, więc wiecie. Trzeba zadbać. Gdzie nas usadzisz? Zawsze nas tutaj sadza. Jak przychodzę z jakimiś simami, to zawsze tutaj siedzimy. O, tak obok siebie. No ja ci dam oświadczenie. Już jedną żonę pogoniłeś, a ją dopiero co poznałeś. Co to jest? Znieść toast. Nie wiem, czy to się zaliczy. O! Angelika. Nie żartuj sobie. Już się wystraszam. Nie witaj mnie, Angeliko, bo... Powiem wam, że Angelika jest dziwna. Po naszym rozwodzie ona chyba się jeszcze nie pogodziła do końca z tym, że Damian i ona to już przeszłość, ponieważ ostatnio było dosyć gorąco pożegnała. Ale... Patrzcie, dalej się nie podpokuje. Poczęstuj ją swoim naleśniczkiem. Angelika, to jest dosyć przerażające, jak tak stoisz, się gapisz na Damiana. Widzisz, jaką laskę wyrwał? Widzisz. Patrz, co straciłaś, patrz. Jest tu jeszcze coś ciekawego, na przykład jakieś karaoke? Jest, zobaczcie, może sobie pośpiewam. Śpiewaj, Starman. Chociaż on mi się zaraz zeszczał. Kurczę, 3 minuty nam zostały. Leć skorzystać, Diamond. I tak nie jesteś głodny, zostaw to. Leć skorzystaj. Mam nadzieję, że to jest dobra toaleta. No tak, to jest dla wszystkich. Skorzystaj sobie szybciutko i chciałabym, żebyś śpiewał. Starman. Nie wiem, czy nasze uszy tu wytrzymają, ale wiecie. Kaliente, wonni stąd, to może... Wszystko mi teraz pozajmie. To jest wolne. Nie, teraz ten mi zajmie. Idź stąd. No co za wredoty. Carmen, idź nam zajmij. No właśnie widzę, że zajęła, widzę. No i dzisiaj w ogóle dłuższy odcineczek. Poszedł stąd.
Zaraz, kochana, ja zaraz ci tutaj załatwię, nie martw się. Dla ciebie wszystko. Albo nie, tu jest wolne. Nie! No! Co za simy! Ty, nastolatek, do domu! Carmen załamana. Damian nie umie nic załatwić. Szybko! Jest! Idź sobie, idź stąd. Sam nie jadę, won! Bo mi się randka skończy, nie zdążę pośpiewać. Będzie coś romantycznego? O! O! Ale się wystraszyłam. Co jest? Czemu jak daję taba to... No. O, jest muzyka. Aaaa! Gdzie jest? Czemu oni do ściany śpiewają? Okej, nie mogę tu robić tabulatora. Z jakiejś przyczyny. Szybko, zanim się skończy. Naprawdę skończcie być. Sama będziesz śpiewać? Chodź, chodź, zrobimy sobie zdjęcie. Chodź, Carmen. Szybko! Romantyczne. I nie zdążymy nic więcej, niestety. Ale ktoś ładnie śpiewa. Słyszę. Ale to chyba w radiu. To było najlepsze spotkanie w całym moim życiu. No wiadomo. Ale dalej wyglądasz na... zmęczoną życie. A to nie wiem, co to jest. Zakochała się w nas! Ups! Może odwiedziemy ją do domu? W ogóle da się? Nie da się jej odwiedzić do domu. Niestety. No, poszła sobie sama zrobić zdjęcie. Spoko. No to Diamond dzisiaj poszalał. Balbina! Cześć, mamo! Z naszej mamy to niezła laska. Chodź, Carmen, może usiądziesz ze mną? Można zaprosić? Do samochodu? Można. Może usiądziesz ze mną na chwileczkę i troszeczkę posłuchamy radia stereo w moim Audi? O, Damian już jest zmęczony, dobrze, że ma dzisiaj wolne. Ale i tak sobie zrobię, żeby był wieczór. Bo chyba się nie da zrobić, żeby był następny dzień rano, więc... To co, włączę stereo? Pocałuj. No nie gadaj, Damian, już się zakochałeś. No niech cię. On się miał nie zakochywać, zakochiwać. Miał się nie zakochiwać. Nie, już. No wiecie co? Żeby się przytulać, to trzeba cenzurę, to co wy tam robicie? Jak wy się tam przytulacie? Dobra, ja nie wnikam. Dobra, mieć swój samochód, nie? Co jeszcze możecie zrobić? Może coś z Barbara. No to do dzieła, Damian. Zakończmy to. Zakończmy to, przyzwoicie. Albo raczej nie przyzwoicie. Jak nic, zakochał się Carmen. Powiem wam, nie tak to miało wyglądać. Jedziemy do domu. Ona pojedzie z nami? Nie, wysiądzie. No cóż, było miło. Do zobaczenia w pracy.
Pa, pa! Dobrze, kochani, wróciliśmy. Zrobiłam, żeby był wieczór, bo wiadomo, Damian wrócił w nocy z tej imprezy. I co, on potrzebuje tylko prysznica tak naprawdę, więc niech sobie idzie pod ten prysznic. Kurczę, on się jeszcze nie zaprzyjaźnił z tą Anką. Przecież są przyjaciółmi. Aha, on chce być najlepszą. Dobra, to się zrobi. Ania dalej je. Może ma fatalną zabawę. Jak jeszcze zjesz, kochana, to proszę cię, żebyś napełniła miseczki pieskom. I będziemy powolutku już sobie kończyć. Powiecie, oglądaj sobie jakąś komedię. Przydałoby się wykąpać psy. Nie było nas cały dzień i nie było się jak zająć tymi wszystkimi zwierzyczkami. I myślę, że Jasmine teraz pojedzie do Angeliki. Wiecie, Angelika zobaczyła, że Damian się prowadza z jakimiś laskami po klubach. Oj, nie wiem, czy będzie zadowolona z tego powodu. Chociaż wiecie, ona tam nie ma nic do gadania, z kim się Damian spotyka. Też ma prawo sobie ułożyć życie. Idziesz oglądać tę komedię? To może Damian się do ciebie przyłączy. Obejrzycie sobie na dobranoc razem jakąś komedię. I może się zaprzyjaźnicie. Zaprzyjaźnicie się. Przyłącz się dalej. Co wy tam oglądacie? O, już się zaprzyjaźniliście, widzisz? Dobrze wiedziałam, co trzeba zrobić. Teraz chcesz być najlepszą przyjaciółką na zawsze. Dobra. Nie ma problemu. A ty byś chciała zakochać się i też zostać najlepszym przyjaciółmi, dobra. Ty nie masz za bardzo jak kogoś poznać, bo ty ciągle siedzisz w naszym domu. O, Belli? To tak można, jak oni się tylko przyjaźnią? Ona nie będzie chciała. Na pewno nie będzie chciała. Też może go pamięć. Już? Koniec tego filmu? Aha. To oglądaj teraz komedię Kurczak. Też się przyłączę. Więcej jest tych napisów niż tego filmu. Czy tam się drzesz mało, czy mi się wydaje? Chyba tak. Chyba dobrze cię słyszę. Zaraz do ciebie przyjdę, bo chciałam sobie pomyśleć rację z nią. Oni nie słyszą, bo oni oglądają głośno telewizor. Dobra. Co ty byś chciała, skarbie? Siusiu. No to już, tatuś. Tatuś opróżni. No i już się ładnie rozeszka podniosła. A ty proszę cię, Lesią. Damian wyrzuci to główienko, czy tam siuśki z tego nocniczka, a ty ją wysadzisz i taka współpraca będzie jak najbardziej odpowiednia. Chociaż wolałam, żeby Damian ją uczył, ale no trudno. Jak tam Jasminka? Jesteś gotowa? Jutro po ciebie mamusia przyjdzie. Miałeś coś zrobić. Zrób to i spać. Oj, basz, ty taki wrażliwy jesteś. A ty ją wysadź. Jutro się nią zajmę. W ogóle, wiecie co? Ona nie chce. Pogram sobie jeden dzień, żeby ją troszkę pouczyć. Damian i tak pewnie będzie. Trzeba dać jeść. Trzeba dać jeść. Ale jest syf, mam nadzieję, że ta sprzątaczka by to ogarnie. Weź jej butelkę. I od razu dla Jasminki też możesz. No dobrze, kochani. Ja kończę, pogram sobie nimi może jeden dzień albo dwa, tak żeby troszkę sobie pogarniać tą chatkę. Co mi się cały czas tutaj świeci do cholerki? Że tak się spytam. Dziwne to jest. Jakiś bug, no nieważne. Także tak, to był dosyć długi odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Wiecie, Damian dopiero zaczyna swoje podboje miłosne, bo on nie ma doświadczenia, także bądźcie dla niego wyrozumiali. No i cóż, na dzisiaj byłoby to tyle i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Pa, pa.